Jaka będzie pogoda jeśli chodzi o zimę w Polsce? Czy będzie to zima mroźna, czy będzie to po prostu no, stosunkowo łagodna zima? Dzisiaj na temat wizji przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotyczącej pogody, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem klik na grze w Cwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat właśnie wizji przepowiedni jasnowidza dotyczącej pogody w Polsce w najbliższych miesiącach. Jaka ta zima będzie? No, oczywiście, jeśli chodzi o zimę, to różnie wygląda, tak? Bo jedni są zwolennikami takiej zimy, drudzy po prostu są zwolennikami takiej zimy, tak? E, więc tutaj to zawsze po prostu różnie wygląda, tak? Niektórzy przeklinają jakiś śnieg, dzieci się cieszą, jakiś śnieg. Z kolei po prostu firmy, które zarabiają na odśnieżeniu, po prostu wolałyby, żeby tego śniegu było dużo, bo wtedy po prostu zarobią więcej pieniędzy, tak? No więc każdy ma tutaj jakiś interes, jeśli chodzi o zimę. Niektórzy lubią mróz, drudzy nie lubią mrozu, tak różnie to wygląda. E, więc tutaj tak, Jasnowidz Jackowski przedstawił swoją po prostu wizję przepowiednią dotyczącą najbliższych miesięcy, jeśli chodzi o Polskę, jak ta zima będzie wyglądała. Według Jasnowidza Jackowskiego e, zima będzie łagodna, tak, że nie będzie bardzo zimno, e, tak, że będą takie dwa okresy suche i z dużym mrozem, tak, gdzie ta temperatura mocno spadnie poniżej zera. Dwa takie okresy będą suche z dużym mrozem, tak, natomiast jeśli chodzi o śnieg, to będą bardziej epizody, tak, będą to po prostu bardziej epizody, jeśli chodzi o śnieg. No i kolejna sprawa, według Jasnowidza Jackowskiego, ta zima będzie się charakteryzować taką późną jesienią, tak, że będzie taka pogoda podczas zimy jak późną jesienią, tak, tak to po prostu przedstawia tutaj Jasnowidz Jackowski. No to więc to różnie wygląda, tak. Jak ja na przykład mieszkam w Poznaniu, tak, no to wydaje mi się, że to była dobra pogoda. No jak ktoś mieszka w górach, no to no wiadomo, w górach też troszeczkę jest inna ta pogoda niż po prostu wreszcie w kraju, tak? Ale jeżeli tam na przykład będzie słaba zima, no to ludzie mogą być niepocieszeni, czy na przykład Sylwester, Nowy Rok, czy ferie, no bo tego śniegu woleliby, żeby było więcej, tak? Oczywiście tam też sztucznie dośnieżają, no ale w miastach to z reguły wolimy, żeby tego śniegu było jak najmniej, no bo to zawsze po prostu są problemy i tak dalej. Więc teoretycznie to by było lepsze, tak? Czyli tutaj śnieg po prostu będą bardziej epizody, Czyli nie będzie jakichś zasp, dużo tego śniegu. No i też ta zima będzie się charakteryzować tak jak po prostu taka późna jesień. Czyli po prostu tutaj będzie pewnie zimno, brzydko, deszczowo, troszeczkę wiecznie, ale nie będzie aż tak, żeby nie wiem, po prostu po minus 15 stopni czy ileś. I tutaj Jasnowiec Jackowski mówił, że będą dwa okresy suche. Z dużymi mrozami, tak. No, pytanie też, jak ile te okresy będą trwać, czy po dwa tygodnie, tak, dwa razy po dwa tygodnie, czy dwa razy po tydzień. I jaka tutaj, jakie będą te duże mrozy? Tak? Ile to będzie, minus 15, minus 7, minus 20 stopni? Nagle po prostu temperatura ta miałaby praktycznie spaść. Także zobaczymy. No, niewątpliwie w tym roku na przykład no bardzo ciepły był wrzesień. Tak? Kiedy to nagrywam, no to już jest końcówka września. Także rzeczywiście ten wrzesień po prostu był bardzo ciepły. Także tutaj, no jeżeli ktoś po prostu planował sobie jeszcze urlop czy wyjazd we wrześniu, to nie mógł narzekać, tak, no, bo było po prostu jeszcze bardzo ciepło we wrześniu i też nad morzem i w Polsce tutaj tak także tak to właśnie wyglądało aczkolwiek no ta pogoda już się teraz praktycznie zmienia już jest, dni są coraz krótsze w sensie po prostu tak tego słońca i tego dnia coraz krótszy dzień i też po prostu coraz zimniej jest chociaż na przykład liście już tak nie popadały z drzew tak nie wiem czy to zauważyliście jak to miało miejsce w poprzednich latach, że już po prostu w poprzednich latach bardziej liście opadały we wrześniu, tak? W połowie września. Teraz jeszcze mocno dosyć, dosyć ta zieleń się trzyma. Także to po prostu na pewno jest miły, przyjemny po prostu widok. Chociaż ta polska jesień złota też jest przyjemny, to też jest przyjemny praktycznie widok. Czyli tak miałoby to wyglądać, będą dwa okresy suche z dużym mrozem, śniegu będzie mało, będą bardziej epizody, nie będzie bardzo zimno, czeka nas taka późna jesień, zima będzie się charakteryzować, będzie przebiegać tak właśnie, po prostu tutaj późna jesień, tak, jak późna po prostu jesień, także jak tego śniegu będzie mniej, no to też po prostu korzystna tutaj sytuacja, tak, też po prostu, no wiele osób przeklina, tak, czy kierowcy, bo muszą zmienić opony na zimowe, tak, czy na przykład ludzie starsi, którzy po prostu bo to mogą się wywrócić, tak, na, 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 na śliski po prostu na nawierzchni, to rzeczywiście jest nie, niekorzystna sytuacja, czy właściciele domów, jednorodzinnych którzy muszą odśnieżać i tak dalej, no jest to potem po, po rzeczywiście Oczywiście dosyć duży problem. No, sam jestem ciekawy, po prostu jak ta zima teraz będzie wyglądała, jak ona po prostu będzie przebiegała, tak jak ona po prostu będzie przebiegała. Czy będzie ona po prostu taka cieplejsza, czy też po prostu będzie tutaj zimno mocno, czy też nie, tak zobaczymy. Natomiast tak to po prostu prognozuje Jasnowic Jackowski, tak, jeśli chodzi o pogodę w najbliższym czasie, to co by po prostu miałoby nas czekać, jeśli chodzi o całą Polskę, no też ta pogoda pewnie będzie zróżnicowana od regionu no wiemy że Suwałki to jest region najzimniejszy region praktycznie w Polsce więc tutaj ta temperatura będzie niższa niż w reszcie rejonu kraju tak też po prostu inna pogoda będzie pewnie tutaj nad morzem w górach tak no to też dużo zależy od uwarunkowań z reguły tego śniegu zawsze jest mniej tak nad morzem no tutaj jak, jak w ogóle tego śniegu będą epizody to może się okazać że w ogóle nad morzem tego śniegu nie będzie tak także tak to może właśnie wyglądać. No, tak jak mówię, to ma swoich zwolenników i przeciwników. Na pewno dzieci się cieszą, jakiś śnieg, po prostu, bo mogą pójść na górkę z sankami, tak. E, tym bardziej, jak na przykład śnieg tutaj by spadł na przykład na święta Bożego Narodzenia, to byłoby tak bajkowo, filmowo, tak. E, chociaż nie pamiętam po prostu, kiedy ostatni raz taka była sytuacja w ostatnich latach, nawet nie wiem, w ostatnich 10 czy 20 latach, żeby śnieg rzeczywiście spadł na święta Bożego Narodzenia. No, wiadomo, może mógł wcześniej spać, tak? Ale żeby rzeczywiście był śnieg na święta, no to nie pamiętam w ostatnim czasie. Możecie napisać, w których to latach było, bo z reguły, jak ten śnieg spadnie, to zaraz szybko topnieje, tak? Tak, chociaż tej te zimy, teraz, jak co była ta ostatnia zima, to więcej tego śniegu było i dużo ją po prostu trzymał. Tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jaka według was najlepsza byłaby zima? No z drugiej strony, oczywiście, którzy powiedzą, że to są anomalia pogodowe, jak jest zima, jest taka po prostu łagodna. Dna, że zima to powinno być właśnie zimno i tak dalej, że jak my możemy mówić, że na przykład zima zaskoczyła drogowców, zawsze po prostu śnieg zaskacza, zaskoczy drogowców, tak, no bo e, na tym po prostu polega też zima, tak, jakby urok zimy, no tak, no wiadomo, że my tutaj też w Polsce zawsze narzekamy, tak, jak było ciepło, to wszyscy narzekaliśmy, że ale lampa, ale gorąco, tak, że upał i tak dalej, jak się zrobiło zimno, to e, a kiedy będzie tak ciepło, tak, było tak przyjemnie, zawsze nam po prostu jest źle, jak jest za gorąco, to jest za, za ciepło, jak jest za zimno, no to częskimy za ciepłymi dniami zawsze jest nam po prostu źle. Ciężko jest nam praktycznie tutaj dogodzić. Tak? Jak jest taka letnia pogoda, to mówię, a może słoneczko by lepiej przygrzało, to by człowiek na działkę, poopalał się, albo nad jeziorko, czy coś takiego, czy na jakieś wakacje. E, za, zawsze człowiek po prostu ma pewne oczekiwania względem pogody, tak? To wszystko na dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się.